Onet Rano, Onet Wiem, razem ze mną doktor Dominik Hej, politolog, wykładowca akademicki, dziennikarz Instytutu Europy Środkowej UKSW. Dzień dobry, Dzień dobry, panie doktorze. Witam serdecznie. Na temat Węgier sobie trochę porozmawiamy, bo wczoraj na głównej stronie one, tu kto widział, ten widział, kto nie, nie żałuje i zobaczy, premiera Onet on Tour. tym razem Jarek Kuźniar wybrał się na Węgry właśnie. No i tam takie zdanie na początku padło... Polak Węgier, dwa bratanki, wszyscy doskonale znamy. Czy faktycznie jesteśmy tak bardzo podobni według pana i, i, i rozumiemy się, i dogadujemy bez problemu? Historycznie to jest. Sama przyjaźń polsko-węgierska jest y, niezwykła i to jest samo to, że celebrujemy ją w marcu, że to jest chyba jedyne takie święto na świecie, gdzie dwa narody z wspólnymi uchwałami parlamentów coś takiego przedłożyły. Niestety ostatnio skupiałem się głównie na wątku politycznym tego, czy jesteśmy tak bratankami, jest. czy też nie. Natomiast niewątpliwie Polacy na Węgrzech będą czuli się dobrze i odwrotnie także, ale sporo jeszcze jest do zrobienia, bo okazuje się, że Węgrzy wcale tak często do Polski nie podróżują. Wydaje się, że zdecydowanie więcej Polaków Dlaczego? odwiedza Węgry. To jest ciekawy przykład i w zasadzie trudno by było znaleźć jednoznaczną odpowiedź, sporo jest do zrobienia pewnie jeszcze, żeby się wypromować. Bliżej tam do Chorwacji, bliżej pewnie w inne rejony, więc, więc, więc dlatego. Ale y, sama wymiana y, czy od strony handlowej y, kwitnie, w związku z tym pole jest spore do działania. Zwłaszcza, że y, tak jak pan powiedział, my chętnie na Węgry i do Budapesztu jeździmy. Zresztą w ogóle Węgry cieszą się chyba dużo większym zainteresowaniem turystów z całego świata niż Polska, prawda? Tak, to jest jeden z powodów do dumy premiera, o których mówi. Są takie szczyty turystyczne, o których premier Powiązał turystykę z patriotyzmem i tak dalej, ale nie stawia już tylko na, zagranicznych, na zagraniczne podróże, tylko akcentowanie, akcentowanie też tego, żeby w sami Węgrzy podróżowali po Węgrzech i to samo w sobie jest ciekawe. Mhm. Natomiast, natomiast niewątpliwie na tym polu możliwym, turystycznym, nad balaton, czy w inne, głównie uzdrowiska, to jest coś, o co najczęściej ktoś pyta, gdzie można się wygrzeć. No właśnie, bo m, kiedy, kiedy myślę o Węgrzech, no to przede wszystkim oczywiście Budapeszt. To są łaźnie, to są winnice, to jest też właśnie wspomniany przez pana Balaton, nie wiem, Eger i Tokaj. To są chyba takie regiony i takie miejsca, które przede wszystkim nam, Polakom, z Węgrami się kojarzą. Myślę, że tak i zdecydowanie. Natomiast sam Budapeszt jest pełen polskich odnośników. Nawet dzisiaj jest rocznica na Węgrzech upadku, właściwie to powrotu Armii Radzieckiej 4, czerwca, 4 listopada 1956 roku. Przecież węgierskie powstanie zaczyna się pod pomnikiem Józefa Bema, bohatera dwóch narodów. Natomiast cały mój problem polega na tym, że patrząc głównie z perspektywy politycznej, ja nie mam za bardzo czasu podróżować i, mm -hmm. i cieszyć się Węgrami, tylko jeśli gdzieś jeżdżę, to głównie po to, żeby zobaczyć albo pamięć historyczną, albo jakieś procesy polityczne, więc tutaj bardziej się oddaję temu, co sami ludzie mówią, że jest sympatycznie zobaczyć. No właśnie, to skoro tę politykę zahaczamy chcąc, nie chcąc, jak to jest? Bo nie da się ukryć, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, działania Ur Orbana, jego partii y, y, od kilku dobrych lat stawiają y, za wzór i y, y, wiele razy słyszeliśmy z ust chociażby Jarosława Kaczyńskiego, że y, y, drogą Węgier chciałby, żeby Polska podążała. Jest to prawda, chociaż e, przewrotnie 13 października, kiedy myśmy mieli wybory e, parlamentarne i, i padły słowa z kolei, że nie chcemy Budapesztu w Warszawie, to akurat Budapeszt no tak, W Budapeszcie akurat opozycja wygrała. Tak. W związku z tym to jest e, po raz pierwszy będzie bardzo ciekawy przypadek, w którym e, Budapeszt stanie się ostatecznie niejako autonomią w ramach samych Węgier. Dlatego, że to już bardzo widać, że nowy e, mer Budapesztu prowadzi politykę kompletnie niezgodną z linią rządu. E, sam rząd jeszcze do końca chyba nie wie w jaki sposób to rozwiązać i w jaki sposób jednak tę tę autonomię ograniczyć. Natomiast są projekty, które chciałoby się jeden do jednego przekopywać w Polsce, ale nie jest to takie proste, dlatego że Fidesz trzy razy z rzędu zdobył większość konstytucyjną. W związku z tym nie dość, że tę konstytucję zdołał sobie napisać, chociaż było to o tyle uzasadnione, że, że obowiązywała tam wciąż konstytucja komunistyczna z 49 roku, to jednak e, same procesy, żeby to zmienić, tą konstytucję, ona jest to cały czas dostosowywana do agendy politycznej, mm -hmm. no to tę większość konstytucyjną trzeba mieć, której w Polsce nie ma. Nie ma. No ale wspomniał pan właśnie o tych zmianach w samym Budapeszcie. Czy, czy według pana, obserwując scenę polityczną węgierską, to jest początek jakichś większych zmian? Bo tak sobie myślę, że no można by z jednej strony Budapeszt porównać do Warszawy... I, i, i też tu znaleźć jakieś podobieństwa na zasadzie tam wygrywa opozycja, u nas w Warszawie też opozycja przejęła w wyborach samorządowych, ale czy to oznacza, że będzie to miało wpływ na to, co w całym kraju się dzieje? Nie o tyle, że tak jak pada zresztą na tym filmie, w wypowiedzi Jerza Węgierskiego, jest Budapeszt i nic więcej. To znaczy, mm -hmm. w Budapeszcie skupia się cała polityka. O ile w Polsce wygrywa się w miastach wojewódzkich, i jakby duże miasta mają trochę inną myśl niż, niż mniejsze miejscowości, to o tyle na Węgrzech wygrywa opozycja w Budapeszcie, jeszcze w innych miastach dziewięciu. Natomiast to nie jest taka siła, żeby była w stanie tę scenę przewrócić. Mm -hmm. To jest raczej pokazanie, że istnieje alternatywa w samym Budapeszcie. I tak naprawdę, jeśli patrzymy na 2018 roki wybory parlamentarne, to rywalizacja mogła się odbywać w zasadzie tylko w Budapeszcie, więc Fideszu na razie pokazać się nie da, ale niewątpliwie Koraczeń, który jest merem Budapesztu, będzie miał pole do tego, żeby wypromować siebie jako, jako lidera. Na razie poparcie wszystkich ma. Natomiast pytanie, co się z tego yy, wyklaruje. Mhm, ale czy to pokazuje według pana, że Węgrzy zaczynają trochę inaczej myśleć, czy to faktycznie jest ta odosobniona jednostka pod tytułem Budapeszt? Odosobniona jednostka, dlatego, że yy, póki co nie da się z, tego przełożyć w ogóle na kraj. Ja tylko przypomnę, że w 2018 roku wiele osób uważało, że jeśli będą duże, yy, duża, fre wysoka frekwencja, to okaże się, że Fidesz przegra. No też była ogromna mobilizacja po stronie Fideszu. Fidesz zdobył zdecydowanie lepszy wynik teraz do Parlamentu Europejskiego. I faktycznie jest tak, że jak się patrzy na mapę Węgier, to mamy y, y, tą kropkę niebieską opozycji, w samym Budapeszcie reszta jest pomarańczowa. W związku z tym, póki to główne przesłanie Fidesu, które przecież jest powiązane choćby z ostatnią wizytą Putina, za chwilę przyleci tak. Recep Doan 7 listopada na Węgry. Czy dzisiaj, tą, bo marszałek Sejmu, czy wczoraj y, też. Tak, aczkolwiek premier nie wiem, czy, tak. czy będzie się spotykał. Natomiast chodzi o to, że, że jakby w głównym nurcie jest to, że głównie handluje gazem, dzięki któremu jest w stanie obniżać ceny czy rachunki pozostałych Węgrów, więc oni wszyscy będą na niego póki co głosować, bo póki co dla nich, poza Budapesztem, nie ma alternatywy. Mm -hmm. Czy Węgrzy bardzo żyją polityką, czy jednak skupiają się na tym, o czym rozmawialiśmy, czyli nie wiem, to jest kuchnia, to jest kultura, to jest sztuka, to, to są podróże, to są winnice? Pewnie żyją tak jak każdy, natomiast niewątpliwie te problemy, które tam występują, które w sondażach opinii publicznej dominują, czyli służba zdrowia, e, czyli problem udukacji, problem bardzo jakby niskich płac względem e, kosztów życia na Węgrzech. Spędzają im sen, w powiek, sen z powiek i nie jest przypadkowe, że uważa się ich za smutniejszy naród aniżeli polski. Natomiast ogólny wydźwięk jest taki, że pewnie nie samą polityką żyje człowiek, ale ona jest tam czynnikiem dominującym co najmniej od 2010 roku. Mhm. A y, Wspomniał pan wcześniej, że nie ma pan czasu za bardzo na podróże i odkrywanie Węgier, ale mimo wszystko na pewno ma pan swoje y, ulubione miejsca i regiony, y, które... Godne są polecenia i które by pan polecił naszym widzom. Tak, to znaczy. Pomijając to oczywiste. Myślę, że, że, że okolice balatonu czy, czy wzgórz, które tam się znajdują, to choćby to jest warto zobaczyć, ale polecam nawet w samym Budapeszcie coś, o czym chyba niewiele osób wie, że wokół Budapesztu jest pełno wzgórz i jest tam coś takiego, co się nazywa Normafo, gdzie ludzie zjeżdżają sobie na nartach i można spokojnie dojechać autobusem 21 z, z, z dworca Sirkalman. I naprawdę jest to niesamowite, dlatego że przenosimy. Się, żeby zobaczyć Budapeszt z zupełnie innej perspektywy. Jeśli przyjmujemy, że Góra Galerta to jest wysoko, no. to jedziemy gdzieś jeszcze wyżej, na Normafa, gdzie jesteśmy jeszcze dalej, no i mamy niesamowity widok wtedy na cały Budapeszt. I wtedy bardzo lubię mówić, że Węgry to jest kraj inny, szczególnie z tej perspektywy, jeśli przyjrzymy się temu, że wszędzie okalają je wzgórza. Czy Węgrzy dumni są ze swoich win? Widzimy zdjęcia właśnie z winnic węgierskich i, i bardzo chyba popularne w całej Europie są te winy. Tak, niewątpliwie są, chociaż sami Tokaja pewnie to pewnie nie jest ich ulubionym miejscem. Natomiast sama dostępność, nawet w podstawowych, nazwijmy to najczęściej odwiedzanych sklepach, supermarketach, jest zdecydowanie wyższa niż, niż, niż inne. No i są z tego niewątpliwie dumni. Mm -hmm. A jeżeli chodzi o kuchnię węgierską, bo jak, jak byłam w Budapeszcie i w, miałam okazję też być weger, to oczywiście wszechobecna papryka dominująca. I mięsiwa różnego rodzaju. Tak, wszelkie, ale to też, gdyby spojrzeć od, od strony słodkiej, to też szomlo i galuszka, szczerze polecam. To jest niby jak tiramiza, ale węgierski zdecydowanie według mnie lepsze. W związku z tym, czy słynne ba batoniki Balaton, czy też inne są tam przysmaki, które bez względu na to, kto je obecnie produkuje, funkcjonują w węgierskiej przestrzeni od lat, słynne Turo Rudi, który jest batonikiem z serkiem w środku i, i, i odkreślają go kropeczkami i tak dalej. To są rzeczy, które na Węgrzech kojarzą się od dobrych lat 50 60 Mm -hmm. e, to jeszcze w takim razie, skoro w tej temacy, te, tematyce turystycznej jesteśmy, o te łaźnie chciałabym pana zapytać. E, nie miałam okazji skorzystać w Budapeszcie, ale wokół tych, tych um, największych w Budapeszcie chodziłam, abstrahując tak, tego, że piękne budynki, to wygląda fantastycznie, to, to, to jest to bardzo popularne rodzaj wypoczynku wśród, wśród Węgrów i także turystów chyba. To znaczy myślę, że głównie turystów, szczególnie mm -hmm. jeżeli spojrzymy na to, że jest na Węgrzech jeden z największych festiwali w Europie, SIGET, który się odbywa na wyspie Obudaj, e, na północ od jakby całego centrum Budapesztu, to to, co jest akurat e, urocze, to że większość ludzi po prostu korzystać z, z prysznica jedzie bezpośrednio na te termy wszystkie. Natomiast na wyspie Małgorzaty niewątpliwie tam odwiedzają. Ja sam też nie korzystałem. Natomiast, <laughs> natomiast cieszy się to ogromną popularnością. Wystarczy w lecie zobaczyć, jak ogromne są tam kolejki. Mm -hmm. A co warto przywieźć sobie, jaką pamiątkę z Budapesztu i z Węgier, jakby pan tak miał podsumować? Ja wiem, że to często jest tak, że lubimy kolekcjonować różne rzeczy, które później zupełnie nie są nam potrzebne, ale może jesteś takiego według pana, co, co przypominać nam może o, o, o Węgrzech czy o sobie, Myślę, że głównie to będzie papryka i wino, więc Aha. ja musiałbym ze swojej doświadczenia <laughs> powiedzieć, że wszelkie e, znaki pamięci, książki i tak dalej, czy płyta kompaktowa, mm -hmm. bo ta muzyka jest, jest, e, jest ciekawa i warto sobie posłuchać, dlatego że możemy porównywać pewne jakość zespołów polskich i węgierskich, a żeby wsłuchać się choćby w węgierski, którego być może mało kto zrozumie, ale sympatycznie go posłuchać, to, to warto a sięgnąć. Tradycja już na koniec pytając, tradycja jest ważna dla, dla Węgrów? Jest bardzo, jest bardzo, bez względu na to, jakie są poglądy polityczne, to jest to coś, z czego sami są dumni. Bardzo polecamy Węgry i Budapeszt. Piękne miasto, też miałam okazję popływać stateczkiem. Cudowne miasto jest to odkrywać. One on tour, jeżeli ktoś chce poznać się bliżej Węgry i trochę pozwiedzać w, w takiej pigułce 40-minutowej, gorąco polecamy. Doktor Dominik Hej był razem z nami. Bardzo dziękuję serdecznie uprzejmie. dziękuję panie doktorze za to spotkanie. Onet rano na dwiem kończymy. Już za moment one opinie Bartek Węglarczyk ze swoim gościem. A my się polecamy jak zwykle o 7.55.